Cześć, ja jestem Ziemniak i witam Was w kolejnym odcinku z serii Adventech, gdzie z odcinka na odcinek coraz lepiej idzie mi pakowanie prezentów, chociaż na razie tylko dwóch stron, bo reszta wciąż jest poklejona cała taśmą. To seria, która pojawia się codziennie od 1 do 24 grudnia, codziennie o 16 i jest we współpracy ze sklepem X.com, gdzie po prostu linkujemy wszystko do ich X.comu, a tak poza tym nie wpływa to w żaden sposób na ocenę naszych sprzętów. W sensie sprzętów w prezentach. Po prostu chodźmy, powitajmy gościa, bo już wiecie, na czym ta seria polega. Łapka w górę, subskrybuj i lecimy. A dzisiaj gość, o którego bardzo mocno pytaliście i dla którego mam coś specjalnego, zwłaszcza jeżeli chodzi o challenge. Miejmy nadzieję, że się wykaże i mu się uda. W dzisiejszym odcinku na moje już chyba najbardziej popularne schody na polskim YouTubie, po których schodzę podczas każdego odcinka, na nich zasiadł, uwaga, Kaluch! Dzień dobry. O Jezu, że to prezent dla mnie? To prezent dla ciebie, ale z nim będziesz musiał challenge wykonać. Słuchaj. Ja lubię challenge, to stary, nie ma problemu. O kurczę, jaki wielki. Po pierwsze, spróbuj zgadnąć, co się może znajdować w środku. Nie wiem, jest to dosyć ciężkie. No, ciężko mi powiedzieć tak naprawdę. Na pewno jakiś sprzęt. Na pewno jakiś sprzęt. Ale co to może być? No to kurczę, muszę chyba otworzyć, żeby sprawdzić, nie? Co najciekawsze, Kaluch miał jedną swoją mega popularną serię dotyczącą technologii. Technologii, gdzie rozwalał myszki, albo raczej był challenge, żeby tej myszki nie rozwalić, bo grał w frustrujące gierki, które doprowadzały go do granic wytrzymałości. No i niektóre myszki niestety poległy, nie? Bo to zazwyczaj były myszki, ale no z tym sprzętem, tak jak mówisz, to nie, czy to była technologiczna seria, ciężko powiedzieć. To była bardziej seria testująca wytrzymałość tak naprawdę. Nie nazwałbym tego technologiczną serią. Ja bym nazwał. Wiesz o tym, że w tym odcinku pożyczy po ten a nie wiem, co chciałem powiedzieć. Ja też nie wiem, co chciałeś powiedzieć. Mam zbyt dużo rzeczy w głowie w tym momencie, jeżeli chodzi o to, co się miało dziać dzisiaj. To dlatego, że święta się zbliżają, pewnie dużo na głowie, co? Ja myślę, że nie ma co przedłużać. Po prostu otwórzmy i przygotujmy się do tego, żeby sprawdzić, co jest w środku. Unboxing. To jest to, co lubię. To jest dosyć ciekawa sytuacja, bo tak jak Adwentech jest praktycznie codziennie od pół miesiąca, tak Kaluch, uwaga, swój rekord pobił 7 miesięcy daily. To było naprawdę coś, ale już bym drugi raz tego nie powtórzył. Co było najgorsze w daily? To, że budziłem się rano i nie miałem materiału na dzień, w którym się budziłem, więc musiałem na bieżąco nagrywać każdy. To było stare, ciężkie. No, my jesteśmy przygotowani. Nagrywamy dzisiaj, ten odcinek leci jutro, więc no to, będziecie... To jest komfort w takiej sytuacji. Pytaliście mega mocno o Kalucha, a Kaluch ma tą swoją serię technologiczną. Więc pomyślałem, że w tym prezencie nie będzie jednej rzeczy, tylko będzie kilka rzeczy, żebyśmy mogli zrobić troszeczkę większe rozeznanie. No właśnie ta paczka jest dosyć ciężka, tak myślałem, że to kurczę, może być coś więcej. To nawet nie czekaj, po prostu otwieraj. Dobra, unboxing, no stary, ja już nie mogę się doczekać. Mogę to rozwalić, bo ładnie tak zapakowałeś, nie chcę tego, wiesz. To jest najlepszy prezent. Oczywiście. To zawsze się pytam, bo jak ktoś ładnie zapakuje, to wiecie, szkoda czyjejś pracy, nie? Okej. Schowałem to do pudełka, bo stwierdziłem, że w pudełku to się po prostu nie rozsypie, więc... Myślisz, że dam radę otworzyć to pudełko? Mogę to rzucić, czy nie? Rzucaj, rozrzucaj. Musisz mi pomóc, stary, jakoś się dostać do tego. Jest jakieś wejście ukryte? Dobra, tędy. Problem z papierem takim do prezentów jest taki, że on się bardzo łatwo rozrywa. Jak się wrzuci parę paczek, to one po prostu się rozpadają i dlatego, że nie byłem w stanie tego... Wiem, byłaby taka nieregularna forma, nie? Tak to przynajmniej masz w jednej, dobrze. Już wiem, o co chodzi. Są myszki, tak jest. Czy będziemy rozwalać myszki na dzisiejszym odcinku Ziemniaku, czy też nie? Będziemy. I teraz uwaga. O kurde. Jo. Wysypmy to wszystko po prostu. To, co tutaj widzisz, to strasznie duża... Dobrze, to co tutaj widzisz, to ogromny zestaw akcesoriów od Steela. I jak możesz się domyślić, wszystko będzie się rozchodzić tak naprawdę o myszki. Bo wielokrotnie u mnie na kanale się praktycznie chyba wszystkie te myszki pojawiły. Pewnie u ciebie też duża z nich część. Tak, niektóre już mam rozeznanie jak z ich wytrzymałością, ale niektórych na przykład nie, więc zobaczymy. Dlatego najciekawiej będzie po prostu zrobić porównanie pomiędzy kilkoma myszkami i po prostu sprawdzić ich wytrzymałość, czy gracz, jeżeli się będzie wkurzać, to czy ta myszka się rzeczywiście uszkodzi, czy też nie. Częścią pierwszą, pewnie domyślasz się, co będzie. Spośród pięciu myszek, jakie tutaj są, potrzeba, żebyś sobie wybrał jedną myszkę, którą chciałbyś oszczędzić, a może nie. Rivala trójeczkę już miałem okazję przetestować i jej wytrzymałość, dlatego może, nie wiem, może bym się pokusił o nią, chociaż z drugiej strony ta Prime Wireless. Sam używam Prime'a. Tak? No to dobra, oszczędzamy tą. Dzisiaj ta ma szczęście. Dobra, to jak uda ci się w takim razie wykonać challenge, to ten zestaw akcesoriów jest dla ciebie, czyli mamy podkładkę z Doty limitowaną. O kurde. Ale popatrz, jak to jest w ogóle ładna. Czekaj, ja to muszę pokazać. To jest chyba najładniejsza podkładka. Ja wiem, ja dla mojego ziomeczka, Maćka Shio, to będzie idealny prezent na gwiazdkę. Chyba, jeśli uda mi się wykonać challenge. Co to? O kurde. I ona się świeci? Ona się świeci i patrzcie, jak to zarąbiście wygląda. Dla wszystkich fanów Doty. Oprócz tego Apex Pro. Apex Pro, wow. I Arctisy Pro Wireless. To potężny zestaw świąteczny, stary. Natomiast te cztery pozostałe myszki, czyli Sensei Ten, Rival 5, Aerox 3 i Prime, poddamy ciężkim testom. Ja się boję.
trzeba się teraz przygotować i wyciągnąć wszystkie myszki. I kwestia techniczna, techniczna. Tak, żeby to ładnie po prostu wyglądało. Jako ciekawostka musimy zbudować całe jakby zaplecze pod testy. To znaczy? No, nie będziemy tutaj w ten blat, bo ten blat się nadaje, tak dobry jest do nagrywania. Masz jakiś młotek, kowadło, jakiś, nie wiem, samochód, żeby rozjechać taką myszkę, czy jak chcesz testować? Zaczniemy od blatu i zobaczymy, czy samo wkurzenie takie zwykłe wpłynie na żywotność myszki, czy też nie. Nie róbcie tego w domu. Zrobimy to za was. Ale to jest, co jest ciekawego? Wiele osób na przykład mi mówi, że jak ty w ogóle tego sprzętu nie szanujesz, rzucasz nim w ogóle. Prawda jest taka, że te wszystkie sprzęty lecą tak długo kontenerem albo jakąś inną drogą, żeby dotrzeć do klienta, że po prostu one mają wytrzymać, a potem jak się z nich korzysta, to nawet lepiej, żebym ja coś rozwalił, a nie żebyście wy rozwalili. No dokładnie, dlatego też jesteśmy tutaj i zobaczymy, co te myszki potrafią tak naprawdę. Tak jak mówię, Rival 3 już gdzieś tam był testowany, ale no zobaczymy jak reszta. To jest Rival 5. A, serio, ziemniak, będziemy te myszki rozwalać, czy żartowałeś? No jak ty myślałeś? No nie wiem, stary, no że cię zaproszę i powiem, no słuchaj, pokażemy myszkę? No trzeba sprawdzić. No, a czy robił ktoś testy na zasadzie, czy myszka wytrzyma takie... No nie, no właśnie nie, dlatego ja jestem w szoku, bo myślałem, że wiesz, że robimy sobie jaja. Nie, nie robimy sobie jaj. Rozwalimy je wszystkie. Pokemony trzeba było wszystkie złapać, myszki trzeba wszystkie rozwalić. Prosta zasada. O kurde, podoba mi się. Zaczyna mi się podobać. Co będziemy montować? No musimy na czymś robić ten test. Czyli musimy sobie skręcić to, na czym będziemy robić, tak? To miejsce to jest takie do it yourself. Jak chcesz coś zrobić, to musisz coś zrobić, żeby coś było zrobione. Okay. Tylko, że boję się o stabilność tych rzeczy, jeśli ja to będę skręcał. Bo jak przypierdzielimy tą myszką, to ja nie wiem, jak się to skończy. Lepiej, żeby to było stabilnie skręcone, więc będę potrzebował pomocy ziemniaka, ale damy radę. Jaki jest twój ulubiony kolor? Żółty, żółty, żółty. Szary czy biały? Niech będzie biały, stary. Wziąłem zapasowy blat, jakby co. Ty jesteś dobry w takie techniczne klocki, a to wiesz, dopiero przede mną takie rzeczy. No tak, nowe miejsce, nowe wyzwania. No tak, ale jeszcze nie miałem okazji, wiesz. Świeże biureczko, nóżki z odzysku. Ja, mnie się podoba stary ten sprzęt, ja dzisiaj nim zarządzam. To bardzo cię proszę, tu już są dziurki przygotowane pod te nóżki. Tylko musisz mi wkręty dać odpowiednie, chyba że sam muszę je dobrać. Dobieraj w takim razie. Ja, mnie się wydaje, że te. Czemu, jak to sprawdzasz? Na oko. To najlepiej, wiesz co, na oko, to ja bym mimo wszystko dołożył jej, zobacz. Dobra, nie przewiercimy się. No to czyli dobrze strzeliłem. To ja ci powybieram wkręty, a ty możesz wkręcać. Okej, okay, teraz to, co pewnie będzie najbardziej... Chyba nie o to chodziło. Czekaj, 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 bo było niedokręcone. Nie wiem, teraz wyjdę na gościa, który nie potrafi takich manualnych rzeczy totalnie ogarniać. Żebym ci nie zajechał, chłopie, tej. Coś czuję, że jak uderzymy tą myszką o ten blat, to ten stół poleci, ale... Jak nagramy odcinek, to wiesz co, jeszcze mam tam takie dwie dziury do wywiercenia. Nie ma problemu, mogę zostać dzisiaj. Tylko wiesz, ja muszę tam między ścianami taką, wiesz... To nie wiem, czy dam radę. Jak ci przewiercę jakiś kabel od internetu albo coś. Jak dokończysz daily na kanale? Puścimy z LTE. Jeszcze wiesz, w ramach challenge'u jakbyśmy... Tam tynki muszę trochę poskuwać. Stary, ja mogę tu, wiesz, przenocować i co będziesz chciał, kompleksową usługę remontową. Przegadamy to, najwyżej dodasz film u mnie na kanał ze mnie, co? Powiedz, że po prostu... To betoniarki tutaj nie będę ciągnąć jeszcze. Betoniarka. Challenge. Zróbmy taki film, stary. No i popatrz, jak elegancko. Zobaczmy. Stoi? Miejsce pracy jest. No i klasa. Prawda, nie jest tak stabilne, jakby mogło być, ale nie jest źle. Na nasze dzisiejsze potrzeby... Do dzisiejszego testu podchodzimy oczywiście jak najbardziej profesjonalnie. No spójrzcie chociażby, jak wygląda nasz cały setup. Będzie podgląd w kadrze na grę, mamy dodatkowo nagrywanie na laptopie, oprócz tego mamy podgląd dla nas samych, żebyśmy widzieli, co się tak naprawdę dzieje. No i w sumie tyle. Ale trzeba też zaznaczyć, że jakby musicie popatrzeć na to z przymrużeniem oka, że testujemy to tylko i wyłącznie w celach naukowych i dlatego, żebyście wy nie musieli tego robić. Prawda, ziemniak? A myślisz, żeby nie chcieli sobie porzucać myszką? Znaczy, no zależy. No czasami wychodzi tak, że wiecie, nie macie na to wpływu za bardzo, trzeba tylko wyładować energię, ale, że tak powiem, będziecie mieli rozeznanie, co jest bardziej wytrzymałe, która z tych myszek jest bardziej wytrzymała. Możecie kojarzyć. Ziomeczek, który po prostu się odbija i sterujemy nim tylko i wyłącznie myszką i to jest jedna z najbardziej frustrujących gier, ale ja się chciałem zapytać o kwestię bezpieczeństwa. Patrz, mam nawet rękawiczki. Jokie w ogóle tutaj są potężne. No bo jak będziemy później kuć tynki, to nam się przydadzą, bo to są, no uwaga, tak, antywibracyjne, żeby nie uszkadzać, robić mikrouszkodzeń stawów i tak dalej. Więc jak je założysz, to jest po prostu mięciutko. Okay. Przygotowani jesteśmy nawet na najcięższe testy. Myślisz, że tak powiem, będą nam potrzebne na starcie? Zobaczymy! O kurde, taką myszką jak chwycisz, stary, to ona serio może tę myszkę zmieść w pył w momencie. Nówka, nówka, nówka.
Znaczy wiesz, nie musisz od razu trzymać tych rękawiczek. Ja już sobie ubrałem. Dobra. Może być? Na początku zasymulujemy wszystko w postaci podkładki po prostu na blacie. Tak jak się standardowo używa myszek. Co, mam przystąpić do testu? Dawaj. Ale słuchaj, jak chcesz, żebym to zrobił? No? Ja myślę, że... Musisz, wiesz, musisz jakby sprowokować się chyba, sprowokować zachowanie w grze. Czekaj, czy to trzeba skoczyć na to drzewo? No, musisz przejść jakby powyżej teraz. O, ale dobrze ci idzie, zobacz. Da. Wiesz co, to miał być twój test. Ty widziałeś, co się stało? Widzisz, ale to czasem pomaga. Takie lekkie uderzenie, cyk, ładujesz i nagle przechodzisz etap. No przeszedłeś etap przez to. No to graj dalej, dopóki się nie skujesz, dopóki się, wiesz, nie ten. Czekaj, ja myślę, że to jest, patrz, po centymetrze... Wodę wylewasz. Okay, to już nie mam pojęcia, jak skoczyć. No i tutaj już może zacząć się faktycznie takie, wiesz, wkurzenie, bo... Czekaj, ty, ale to jest fajne w sumie. Mnie ta gra strasznie śmieszy. Przepraszam, to ty miałeś testować. Potężnie, ale... potężnie. Myszce nic się nie stało. Nie, ja myślę, że takie lekkie uderzenie, wiesz, co tu mamy? Tutaj mamy sensei. Sensei ten wydaje się być dosyć masywny tak na start, więc ja myślę, że takie, wiesz, lekkie uderzenie to tak naprawdę nic tej myszce nie zrobi. Tutaj musielibyśmy się pokusić o coś mocniejszego, ale nie wiem, czy jesteśmy na to gotowi. Jesteśmy, ale czekaj, to po kolei. Już było lekkie uderzenie, to teraz Rival 5. Bardzo się proszę. Rival 5 wydaje się jakby strukturalnie troszkę mniej wytrzymały. Zobacz sobie. Nie uważasz, że tamta myszka była taka troszkę bardziej masywna? Sensei jest bardziej zbudowany, bym powiedział, taki obudowany, natomiast ten ma tutaj dużo różnych przycisków. I ja myślę, że taki przycisk może w pewnym momencie się wciąć, wiesz, i myszka ci sama będzie klikać, no ja... Coś w tym stylu. Ale oglądałem tego kiedyś speedrun, co gościu robił. No, to on właśnie robię. Tak przekręcał i wiedział, gdzie skoczyć. I w ogóle on był w stanie przeskakiwać przez pół planszy praktycznie. Wiedział, jak się odbić, wiedział, jak się ustawić, ale żadna z jego technik nie działa w przypadku mnie. Ale ile myszek musiał zniszczyć po drodze? Ja myślę, że coś tam musiał zniszczyć. To się nie da w tę grę. Ta gra jest normalnie. Ta gra to jest idealne przedstawienie powiedzenia, bez młota to nie robota. No, dokładnie. Kurde. Działa? Wszystko działa, stary. To jest, że tak powiem, ani ryski nie ma. O, i mam wrażenie, że Prime jakby chyba będzie najbardziej podatny na uderzenie. Myślisz, to jest specjalnie myszka przeznaczona dla sportowców? To tak, myślę. No to może faktycznie tylko takie sprawia pozory. Aczkolwiek po tych kilku uderzeniach, no faktycznie nic się z nią nie dzieje takiego grubszego. Ja myślę, że nie ma co mocniej bić. Spróbuj sam sobie uderzyć. Załóżmy, że się skułem się. O, nie! Nic. Nic totalnie. Ja myślę, że mamy podkładkę, to też dużo jakby amortyzuje uderzenie. Zaraz będziemy uderzać pewnie po gołym blacie, to już zupełnie inna bajka będzie. Aerox, czyli myszka ze struktury, która jest pusta w środku i ona może ewentualnie, przez to, że nie jest taka zbita. W mojej serii ta myszka właśnie skończyła marnie. Tylko uważaj, żebyś się nie uszkodził. Może ubierz rękawiczki lepiej do tego. Pora na bez podkładki. No to się zacznie zabawa. Ale czekaj, to ty miałeś testować, to ty, jak już się rozwali, to lepiej, żeby się rozwaliła w twoich rękach. To aż boli, jak szurasz po blacie. Czekaj, sprowokujmy sytuację w grze, ja też, wiesz, nie chcę tutaj ją... Stary, to jest mega stabilna mycha, zobacz. A jak ty to w swojej serii robisz, w sensie... Wiesz, nie ograniczam się tylko do takich uderzeń jak teraz, tylko czasami chwytam ją w trochę inny sposób. Nie wiem, czy chcesz, żebym to zrobił. Zrobimy tak, ale telewizor odsuniemy, bo jak odpadnie i je w matryce... Dobra, trzeba przesunąć się na telewizor, faktycznie. Ty, czekaj, odepnijmy te przewody jeszcze. No, tam jakby zasilanie walno. Odcinamy go od prądu. O, szafkę czy telewizor? A chcesz szafkę? Możemy szafkę, będzie prościej. Dobra, to dawaj. To wyjdźmy w ogóle stąd. Aha. A dobra, to jak wychodzimy, to lepiej, czy w sumie jest sam telewizor chyba, nie? Nie dogadaliśmy się. Chodzimy. Kaluch przyszedł, wyniósł mi telewizor. Usługi remontowe, stary, nie ma problemu. Zaraz wiercimy w ścianie. Wiem, że wy nie chcielibyście oglądać tego odcinka bez totalnej rozwałki. To też odniesiemy się troszeczkę do świata sztuki albo cudów świata. Wyspy Wielkanocne to cud świata? Tak. No to taki cud świata spróbujemy zrobić w tym blacie. Dlatego, że myszki w tym momencie wytrzymały wszystkie testy. I one mogą losowo pęknąć, nie pęknąć. Raczej ciężko je rozwalić takim, wiesz, jednym uderzeniem, nie? Jeszcze tym bardziej, jak masz podkładkę. Dlatego spróbujmy, zamiast uderzać płasko, to spróbujmy je wbić jak te posągi na Wyspie Wielkanocnej. Okej, okay. W ten sposób. Czy będą działać? Czyń honoru i popatrz, jeżeli chodzi o ten kształt, to myślę, że on idealnie... Blat mamy taki kartonowy trochę, więc... Jeszcze pomyślałem, że jakbyś chciałem uderzyć w ten sposób, to też łatwo by się mógł zniszczyć od razu. Dobra, to dlatego, że to jest twój challenge, żeby przetestować myszki, no to w takim razie ty wybierz. No destrukcji. Dobra, uderzam jakby całkowicie odwrotną stroną. Zobaczymy, jak się myszka zachowa. Jesteś gotowy? Gramy sobie w gierkę, wszystko fajnie, nagle... Myszka mi się odwróciła. Odwróciła mi się myszka, odwróciło mi się sterowanie. Stary, jestem w szoku, że ten blat wytrzymuje nawet. Nic totalnie się z tym nie stało. Czyli zobaczmy, czy działa? Działa. Myszka klika, wszystko się... A nie, jedną rzecz tak? Zepsułeś, przycisk. DPI znowu. Ten nieszczęsny DPI. Po raz kolejny... Czemu?
O? O, przycisk, czyli to, co mi się zawsze najczęściej przytrafiało, czyli jakby, nie wiem, czy będzie to... O, odklikniesz i będzie okej. Okay. Zazwyczaj tak się dzieje, no. Ale to twoje uderzenie jakby w ten sposób może być ciekawsze. Morał z tego taki, że nie uderzajcie przyciskiem od DPI, bo drugi raz widzimy, że może to stanowić problem. Ale dlatego, że go się zbyt często nie używa, to nie powinno być to problemem. Mimo wszystko, jeżeli taka sytuacja by was w jakiś sposób zdenerwowała, to może się zdarzyć, że... Rozwaliłeś blat, a nie myszkę. Myszka działa. Czekaj, ale to się musi udać. O to chodziło. Jakby pierwszy posąg już jest. Serio, nie sądziłem, że serio jesteśmy w stanie to tu zrobić. Też spróbuj, żeby były dwa. I można by to było zlicytować. To jest niezły plan, to brzmi jak plan. Sztuka. I jeszcze NFT zrobić. To wchodzi idealnie, stary. Przepraszam wszystkich, że tak mocno... Ale jako taka obrona, to ja chciałbym tutaj zwrócić uwagę na to, że wszystkie myszki póki co żadnych błędów chyba nie wysypały. Możemy to sprawdzić. Wyciągnij jeden posąg i zobaczmy, jak to wygląda w grze. No jak sam widzisz, gra działa idealnie. Bez żadnego zacięcia, dobra, przyciski drugą działają. Co do tej mam wątpliwości, ale nie, no zobacz. Idealnie. Priming. Okej, okay, na początku myślałem, że jakby nie klika, bo się wciął przycisk, ale chyba wszystko działa. Jedynie jeżeli chodzi o uszkodzenia, to możecie zobaczyć, że w przypadku naszego senseja mamy delikatne rysy tutaj na ogół. No tak, no zdecydowanie. No tutaj obudowa troszkę ucierpiała, aczkolwiek przyjrzyj się na przykład na tą myszkę i oprócz tego, że jest brudna, to nie jest jakoś zarysowana mocno, ani zagięta, nie? Została nam jeszcze jedna myszka, żeby sprawdzić. Gdzie ona? Ona uciekła, stary. Nie chcę. Nie chcę się poddać testowi. To jest ta myszka z dziurami, więc ja coś uważam, że ona zaraz się tutaj posypie, ale zobaczymy. Czekaj, a jakby wiesz co zrobić? Jakby myszką w myszkę? Popatrz się na to! Ja muszę podziemić. Idziemy jak... Co się tutaj dzieje? Ja pierdzielę. Dobra, ale teraz stary najważniejszy. Sprawdźmy, czy ona działa. Jak ona działa, to naprawdę propsik. Nie, to tą klikasz, to nie tą. Ale nie, po pierwsze ten sensorem trochę uderzałem, dobra, no, więc możemy zobaczyć, że ślizgacz od sensora jest może i tak delikatnie uszkodzony, ale na zasadzie to są wgniotki, bo sama myszka działa bez żadnego zarzutu. Natomiast bardzo tutaj jestem ciekaw, podpinam. Nie wiem, czy w tych rękawiczkach dam radę. Myszka się zaświeciła. Bez żadnego problemu. Ja niemożliwe. No ale działa, jak widzicie wszystko klika tutaj, ten przycisk od DPI nawet jest, zobacz. Tak jak go naprawiłeś, tak jest... Można DPI zmieniać. Niezniszczalna. Ten film jest o tyle dla mnie ciekawy, że wiele osób pisze mi w komentarzach, że Rygiejku, ta myszka mi się wzięła i zepsuła, jakie to jest delikatne, jaki to jest sprzęt, który jest... Ach, słów mi brakuje. Ale jak sami widzimy po tych testach, okazuje się, że te myszki są w stanie naprawdę dużo wytrzymać. Jasne. Zdarza się, że wiesz, niefortunnie uderzysz i faktycznie taka myszka może się posypać jakoś prościej, ale tutaj no kurczę, testujemy je do granic możliwości i całkiem nieźle się to trzyma. I co jest najlepsze? Wszystkie przyciski? Działają. Nie ma czegoś takiego, żeby w którejś jakby przycisk był wcięty czy coś, nie? Może to kwestia, że uderzamy najmocniejszą stroną, jakby tak. Że tą. Ale inaczej się nie wbijesz, wiesz, do stołu, nie? Tak się raczej nie wbijesz, ale wtedy przyciskiem... Można by było próbować. Dobra, to już jest, że tak powiem, koniec z tymi myszkami teraz. Patrz, co się tu stało. No. Ta myszka już jest chyba po takim uderzeniu jakby niezdatna do użycia. Proszę zobaczyć. Ja ci powiem nawet więcej. Chociaż ty, poczekaj, ona może wskoczy. Ale tu się coś innego stało, tutaj cała konstrukcja dostała. Mhm, jakby została przesunięta lekko, nie? To jest tak jak auto zostawia cztery ślady, teraz myszka ma dwa kursory. Złamałeś myszkę. Ja ci to naprawię ci. Panie, to nie tak. No i? Switch się odlutował chyba. No to chyba nie pogramy już w Getting Over It. Znaczy, sensor dalej działa. Bez jednego przycisku okay, można pracować. Akurat w tą grę możecie grać, więc nawet nie ma problemu. Nie? I plus jest bardzo duży, dlatego że Rival ma dodatkowe przyciski także z boku, to można sobie przemapować i na spokojnie zamiast prawego przycisku myszy mieć bardzo lewy przycisk myszy, bo to już jest lewy przycisk. Nikt takiej myszki na pewno nie będzie miał. Możecie być wyjątkowi, więc... Czyli co, mówisz, że przez ostatnie miesiące dużo się frustracji w tobie zebrało? Troszkę były takie momenty, ale to wszystko przez widzów, bo widzowie dawali mi takie challenge, że wiesz, ja sobie gram w gierkę, a tu nagle... Kurde, no, musiałeś się jakoś wyżyć, no bo inaczej się nie da, nie? Przepraszam, pomyślałem o tych challenge'ach z GTA. O nie, stary, chyba urwałem kabel. Nic, chciałem sprawdzić, czy już przeszliśmy na wylot. A tutaj jeszcze nie, to... Czemu drążysz dziurę tam, zamiast tutaj? Nie róbmy dwóch dziur, zróbmy taką jedną porządną. Jedna porządna? No. Wciąż nie ma żadnego problemu, wciąż działa. W takim razie ulubiony kolor?
Żółty! Ulubiona potrawa? Żółta! Na jaki kolor byś pomalował ściany w swoim pokoju? Na czerwono, stary, bo jestem wściekły. Potrzebuję pytań. A czego nie wyobrażasz sobie na pizzy? Ananasa, stary. A ja anchoa! Jadłeś kiedyś pizzę. Jadłeś kiedyś pizzę z anchoa? Nie! Dobra, czekaj, to jest taki czek. Działa, działa. Zmianie myszkę. Czemu ja ładuję tą? Ta już tyle uderzeń przyjęła, ale ona najprawdopodobniej jak ją podepniemy, to będzie działać. Ej, spodziewałeś się, że te myszki tyle wytrzymają? Ja naprawdę myślałem, że to po prostu weźmie i się rozwali. Jest jeden plus płynący z tego filmu, którego oczywiście nie bierzcie na poważnie, ale jeżeli budujecie swoje stanowisko gamingowe i wybierzecie akurat taki blat, to żeby przeprowadzić przewód, zamiast puszczać go gdzieś tam, żeby sobie zwisał... Można to zrobić bardziej nowoczesną metodą, prawda? No, tylko że ta akurat nie ma odpinanego. No to ta. Załóżmy ta, która przeszła najwięcej uderzeń, prawda? Tak, załóżmy, że myszkę po prawej by trzeba było tutaj wsadzić, więc... Robisz spota na... Tak. Generalnie potem jak skończysz grać albo używać komputera, to niech to posłuży jako case taki. Wiesz, wsadzasz sobie po skończonej pracy tutaj myszkę i prawda jest porządek na biurku przynajmniej. Albo jeszcze jest inna sprawa, tak naprawdę. Czekaj, bo mi się w tych rękawiczkach ciężko jest przeciągnąć przewód. Daj. Czekaj, już i podaję. Dobra. Łap. Teraz zobaczcie na to, żeby utrzymać porządek na swoim biurku, to można po prostu... Bez kabli w ogóle, nie? No sami zobaczcie. Znaczy jeden kabel, który jakoś tak zgrabnie się chowa zawsze. To nie jest jedno z najczystszych stanowisk, jakie widzieliście kiedykolwiek? Potem kończysz pracę i robisz cyk i zobacz, jak jest czyściutka. Albo po prostu możesz ją dać nawet w ten sposób. Ani jednego kabla nie uświadczysz. A dodatkowo podświetlenie w myszce może działać ci za... Lampkę, no kurde, nie, no same pozytywy. Ulubiony samochód? Audi. Napęd na 4 czy na 2 koła? Na 4. Manual czy automat? Automat, tylko i wyłącznie. GTA 5 czy GTA 4? GTA 5! GTA San Andreas czy GTA Vice City? San Andreas! Dobrze. FIFA czy Minecraft? Minecraft. Minecraft. Nie no, ja wiem, ty lubisz grać w FIFA. Nie? Nie, no dobra, ja też bym wybrał Minecraft. Dobra, ładujemy w to. Pękła mi... Przepraszam, stary, ale trochę... Czyżby ci diaksy wpadły do lawy? Poczułem pęknięcie pod tą myszką. Ja cały czas używam tej, kurczę, ona jest moja ulubiona. Zobacz, no nie wygląda, jakby była gdzieś uszkodzona bardziej. Teraz wystarczy... To jest na hita. Mamy teraz, proszę państwa, ten stół na hita. Wystarczy jedno uderzenie i... Przewód. Co? Przewód dostał. Tak? Krzywy, ale działa. O, zminimalizowało nam grę chyba nawet. Czasami w życiu bywają spadki, ale potem możesz głębokie, się... Głębokie, głębokie. Ale potem się możesz, wiesz, odbić od dna i szybować na szczyt. Tylko, wiesz, najważniejsze jest, żeby właśnie w tych najgorszych chwilach, żeby właśnie... Żeby jeszcze nie spaść w dół. Bo wtedy to rzeczywiście może nasze życie się rozpaść. I żeby do tego nie dopuścić, to zrobiliśmy bardzo naukowe testy związane z myszkami. Mamy nadzieję, że humor wam to chociaż trochę poprawiło. Coś pięknego, stary. Ja się bawiłem świetnie, ale te myszki niektóre jeszcze żyją. Ja bym coś z tym zrobił, chociaż nie wiem. Nic się nie zadziało, ty. Chociaż zobacz, tu popękała trochę. Ooo, dobra, powiem tak, chyba dostaniemy się do środka teraz. Albo dobra, rozłóżmy rzeczywiście. No rozłóżmy, no chciałeś się dostać do środka, tak? Nie powiem, że nie jest to satysfakcjonująca robota. Jakbyś nie wiedział, co jest w środku myszki, to właśnie tak to wygląda. Możecie tutaj zobaczyć, że te diody to są tak naprawdę takie mini LEDy RGB adresowalne. Bardzo, że tak powiem, drogie w porównaniu do zwykłych 50x50, to są znacznie mniejsze. Tutaj to, co widzimy, to jest scroll razem z enkoderem, który nam zlicza tak naprawdę kroki ruchu scrolla. Widać switche, które działać dalej klikają. Ty, bo gra nam się włączyła. Ty, patrz na to. Nie, to jest niemożliwe. Jak widać, nawet w takim stanie myszka jest w stanie działać i da się nią klikać. Co prawda nie jest to już taki satysfakcjonujące i wygodny, ale działa. Szczerze? Aż tak szczegółowo nigdy nie przyglądałem się myszce w środku, bo nie rozwalałem je w tak łagodny sposób. To było łagodne, żeśmy zrobili dziurę w stole. Z takiej myszki, mimo że rozwalonej, wciąż da się korzystać. Jako druga myszka, która ucierpiała najbardziej, to jest Aerox. Ale patrz, że wytrzymuje. Patrz, to jest uderzenie tak naprawdę wąskim, no, strasznie elementem. O, właśnie na to czekałem. Wiesz co? Nic z tego. Is dead. Fragment płytki, gdzie wystaje USB, okazało się, że chyba wziął i się po prostu złamał, przez co się przerwały ścieżki i teraz... To już jest po sprawie. O nie, te tak ładnie wyglądają. Dlatego postanowiliśmy tych myszek nie rozwalać. Te myszki po prostu rozdamy. Ta jest w pełni sprawna, po delikatnych przejściach, ale można cały czas nią grać. To zawsze pamiątka, wiecie. Natomiast to można by było rozkręcić, poprawić, myślę, ten przycisk albo go przelutować i też go będzie można rozdać. Dlatego
mam wrażenie, że udało się tutaj Kaluchowi wykonać dzisiejszy challenge. Udało się rozwalić myszkę i troszeczkę pobawić. Dlatego, słuchaj, nie, tego już nie będziemy rozwalać. Wyrwałem przewód lampki i zgasiłem. Ale jak to? No ziemniak. Umawialiśmy się, że wszystko. Nie wszystko. Tutaj masz w całym zestawie podkładkę z podświetleniem. Masz myszkę bezprzewodową Prima. Masz słuchawki Arctis Pro Wireless, wow. Więc będziesz mógł spokojnie... Ale mam prezentów stary na gwiazdkę. Bardzo dziękuję. Jak dobrze pamiętam, w ogóle to ta stacja ma możliwość ładowania baterii, którą sobie tutaj wsadzasz, więc możesz sobie... Ja znam te słuchawki, wiesz, już je miałem okazję testowałem je po prostu i wiem jak działają, na pewno się przydadzą, nie? Natomiast to ostatni egzemplarz, jaki był w magazynie. To, co Tygrysy lubią najbardziej, z tego chyba się cieszy najbardziej. No z każdego prezentu się cieszę bardzo, ale turka się przyda na pewno. Tutaj są przełączniki OmniPoint, które pozwalają ci na ustawienie, w którym momencie wciśnięcia przyciska ta klawiatura będzie reagować. Okay. Ja mam ustawioną, jak dobrze pamiętam, 6 z 10 pozycji. Mogę się pomylić. Dzisiaj będę testował. Dzięki, ziemniak. Ja mam swoje ulubione ustawienie. Mam na 6. No i jak, ziemniak, co tam robisz? Sprawdziłeś to na tej klawiaturze? Sprawdziłem, ale jeszcze muszę filmik opublikować poza 10-16. Typowi youtuberzy, proszę państwa, idę na kawkę. Tak więc finalnie nie wiem, na czym stanęło, ale te rzeczy są dla ciebie. Bardzo dziękuję. Słuchaj, ja nie mam niestety prezentu dla ciebie, trochę mi z tym głupio, ale może części zamienne się przydadzą? No, może coś z tym zrobisz ciekawego, zobaczymy. Zrobię z tym coś ciekawego. Tak mi się wydaje. Kaluch, ze względu na to, że ma też do siebie dużo filmów do ponagrywania, musi lecieć, łapać tak naprawdę intro, które będziecie mogli zobaczyć już chyba w tym momencie, w którym oglądacie ten film. Tak, albo nawet wcześniej, dzień wcześniej. Jeśli wleciał dzień wcześniej film, to właśnie na niego muszę zdążyć za moment i dograć intro. Dlatego nie będziemy więcej przedłużać. Dzięki ci wielkie. A może zagramy w GTA kiedyś do mnie, u mnie na kanale, co? To ja wezmę ze sobą ten... Tak, no o to mi chodzi właśnie. Weźmy myszki i może zrobimy coś ciekawego, co? Co ty na to? Powiedz przy kamerze teraz, żeby nie było odwrotu. Zrobimy rozwal klawiatury w takim razie. Macie tak w banku, widzowie, w GTA. To byłoby na tyle. Dwa inne filmy, które warto zobaczyć. Miejsce na subskrybujkę, kanał Kalucha, którego warto jest odwiedzić. No i cóż, tyle. Dziękuję, stary. Fajnie się bawiłem. TK, zostawiajcie mi słowa w górę.